Cześć dziewczyny, prosiłyście Cię o makijaż z filmiku, więc zaczynamy. Na początku oczywiście podkład. Ja tutaj mam wanisz w sztywcie z Hourglassa. Mój odcień to jest Warm Ivory i on jest dość ciemny, na pewno trochę ciemniejszy niż chociażby Sand z Double Wear'a, który często stosuję. I to jest podkład dość mocno kryjący, ale ja uwielbiam go za to, że dzięki niemu mogę sobie odpuścić właściwie używanie korektora pod oczami. Ponieważ on pod oczami u mnie wygląda tak ładnie, nie dość, że kryje, to jeszcze naprawdę minimalnie zbiera się w załamaniach i wygląda to super. I przy odpowiedniej aplikacji ten podkład robi jeszcze coś takiego, że tak naprawdę bardzo ładnie stawia się z moją skórą. I ja właśnie dlatego lubię, tak jak teraz, wklepywać go puszkami, ponieważ wydaje mi się, że akurat w wypadku tego produktu w sztyfcie, który jest taki dość specyficzny, to jest najfajniejsza metoda na to, żeby on tak naprawdę ładnie z tą skórą się stopił i wtedy jakby po chwili od aplikacji on delikatnie jakby zmienia swoją formułę i wydaje mi się, że to jest taki dość jakby może nie tyle dziwny, to taki specyficzny produkt, jeśli chodzi o podkłady w sztyfcie, które stosowałam. Na pewno najlepszy ze wszystkich tego typu rzeczy, więc choć jest drogi, miałam do niego wysokie wymagania i na szczęście się nie rozczarowałam. To teraz jestem z niego na tyle zadowolona, że jeśli zależy mi właśnie na takim jakimś pełniejszym kryciu i nie wykonuję takiego, no nie wiem, codziennego makijażu, tylko właśnie taki do filmików, chcę, żeby ta skóra była naprawdę ładnie optycznie wyrównana, to najczęściej sięgam po ten podkład. To jest na pewno jeden z moich faworytów. Nie jedyny mój ulubiony, ale ten jest naprawdę taki dość niezawodny. Zdarzało mi się też używać go w różnych takich, nie wiem, niesprzyjających sytuacjach pogodowych i też naprawdę bardzo fajnie się spisuje. Tylko tak jak mówię i tak jak widzicie, teraz na to wklepywanie trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu, ale myślę, że się opłaca, bo wszystko potem naprawdę ładnie wygląda. I ja teraz przechodzę do bronzera. Nie używam bronzera dużo i tak naprawdę nie konturuję nim twarzy w taki bardzo klasyczny sposób. I ja użyłam bronzera Debory, to jest taka trójka, jakby rozświetlacz i dwa bronzery, które naprawdę uwielbiam i ta paletka jest super, więc polecam. Oraz pędzelka z Sigmy, to jest F40, taki skośny pędzelek. Ja do tych pędzelków Sigma jakiś czas temu wróciłam. Bardzo jestem z nich zadowolona. To były też takie jedne z pierwszych pędzelków, które testowałam, więc mam do nich sentyment. A teraz przechodzimy do mojego podkładu mineralnego. To jest podkład z Nawe Cosmetics w odcieniu Medium Warm. I ja tak naprawdę bardzo często stosuję go solo, ale równie często stosuję go w roli takiego jakby utrwalającego pudru. I też takiego pudru, który delikatnie po prostu wszystko jakby, no może nie tylko utrwala, co jeszcze tak delikatnie wyrównuje i też wyrównuje to miejsce między bronzerem a podkładem. To jest mój ulubiony róż i mój ulubiony pędzelek do różu, to jest Sigma F30, róż Emily Minerals, taki bardzo, bardzo ładny odcień. I jeśli chodzi o mineralne róże, to ta firma to są chyba tak naprawdę moi faworyci. Mają naprawdę piękne kolory. I jeśli chodzi o rozświetlacz, to ostatnio odkryłam ten fantastyczny, limitowany rozświetlacz z Catrice. Nie wiem, czy one w tym momencie jeszcze są dostępne, ale jeśli tak, to dziewczyny, koniecznie na nie polujcie. I to jest coś, co bym zwykle użyła, ale teraz użyję rozświetlacza z Puro Bio, który jest moim nowym hitem i jeszcze większym odkryciem niż ten z Catrice, ponieważ jest niesamowicie kremowy i daje taki naprawdę mocny, spektakularny efekt. To jest ten produkt, który najczęściej mam na filmikach ostatnio. Jeśli lubicie takie mocne, kremowe rozświetlacze, no to myślę, że ten na pewno Wam się spodoba. Ja zwykle nakładam go opuszkiem po jednej i po drugiej stronie, też na łuk kupidyna i odrobinkę na nosie. I z pomocą tego rozświetlacza i takiego malutkiego pędzelka z Nabli, to jest Lash Line Smudger, rozświetlam jeszcze te miejsca pod łukiem brwiowym i nakładam też odrobinkę tego rozświetlacza powyżej. Tutaj, tak jak widzicie, to jest też jedna z takich rzeczy, które zawsze robię. Ogólnie cały ten makijaż to jest tak naprawdę zbiór takich, no nie wiem, makijażowych rzeczy, które zawsze stosuję. I tak naprawdę po latach eksperymentu ja doszłam do tego, że to jest coś, co lubię najbardziej. To jest moja paletka złożona z różnych takich cieni, ale tutaj też mam taki cień do brwi wyjęty z paletki chyba Clareau. Z pomocą tego skośnego pędzelka teraz podkreślam brwi. I
ja mam tak naprawdę dość ciemne, brązowe włosy. Nie takie całkiem czarne, jak widzicie, ale no, dość ciemne. Natomiast jeśli chodzi o brwi, to zawsze celuję w takie trochę jaśniejsze kolory. No, szczególnie tutaj w tym początkowym odcinku. Zależy mi na tym, żeby ogólnie moje brwi nie były zbyt ciemne, ponieważ w moim wypadku łatwo przesadzić, łatwo te brwi tak mocno przyciemnić i wtedy ogólnie u mnie cała twarz nie wygląda korzystnie. Robi się jakaś taka, wiecie, złowroga i niezadowolona, więc ja na ten odcień nauczyłam się bardzo uważać i jakby tego pilnuję. Tutaj mam pisak z Maka, o którym też pisałam Wam na blogu. Jeśli jeszcze nie znacie tego produktu, to naprawdę bardzo Wam polecam. Zerknijcie sobie w opis, tam macie całą recenzję. To jest jeden z moich absolutnych hitów, jeśli chodzi o makijaż brwi. Jest naprawdę bardzo precyzyjny. Kolory się nie utleniają, tak jak to miało miejsce czasami w wypadku wielu pisaków do brwi. I jest to taki fajny produkt, bardzo trwały, który pomaga nam nawet dorysować naprawdę pojedyncze włoski, jeśli akurat w jakimś miejscu łuku czegoś nam tam brakuje. No i kiedy skończę, to wszystko jeszcze delikatnie wyczesuję i układam tak, jak chcę, żeby tutaj te włoski były dokładnie zdyscyplinowane. Czasem używam też żelu. W tym momencie akurat sobie odpuściłam. Wracam jeszcze do mojego podkładu i tym skośnym pędzelkiem Zoewy delikatnie podkreślam tutaj tą dolną część łuku, tak żeby ją jakby tak po prostu subtelnie wyrównać. Nie zależy mi na aż takich bardzo mocnych, ostrych liniach. Dlatego też, kiedy skończę, teraz sobie wszystko to jeszcze delikatnie rozmazuję opuszkiem. Ja też staram się, żeby te miejsca u mnie były troszeczkę jaśniejsze, bo tak to też w moim wypadku wygląda lepiej. Cieniem Nabli w kolorze Morning Glory pokrywam całą przestrzeń górnej powieki, też nakładam delikatnie niewielką ilość na dolną powiekę. To jest cień, który mi posłuży jako baza. I potem sięgam po taki całkowicie niemal biały, jasny mat. To jest mat, który ja wyciągnęłam kiedyś z jednej paletki Zoewy, która mi się totalnie rozwaliła i przeniosłam ją do mojej. To jest też coś, co ja zawsze robię. Ja u siebie zawsze rozjaśniam maksymalnie tą przestrzeń przy wewnętrznych kącikach, tutaj jakby poniżej brwi, bo to jest coś, co akurat u mnie bardzo dobrze się sprawdza. Ja zawsze wykonuję ten makijaż w ten sam sposób. A tutaj cieniem Nabli, to jest Coconut Shell, chyba z tego co pamiętam, podkreślam sobie jeszcze resztę powieki. I takim malutkim pędzelkiem z Nabli, to jest dokładnie Small Pencil, i cieniem Inglota, wszystkie numerki będziecie miały napisane jeszcze w opisie, podkreślam wewnętrzne kąciki. To jest też jeden z moich ulubionych cieni do podkreślenia tych miejsc. Też taki jeden z hitów, o który bardzo często pytacie. Przechodzimy do paletki cieni i to jest Sultry. Ja użyję tylko jednego koloru z tej palety, dokładnie tego ciepłego brązu. I pędzelka Nabli to jest Dab and Smudge. Taki pędzelek z kolekcji tych małych, białych pędzelków Nabli, taki podróżny zestawik. Ja całkiem je lubię, chociaż to nie jest nie wiadomo jaka jakość, natomiast z jakiegoś powodu po prostu pasują mi ich rozmiary i jakoś tak fajnie mi się z nimi pracuje. Ja nakładam ten cień w zewnętrznym kąciku, dokładnie tak jak teraz to widzicie, z jednej i z drugiej strony, tworząc jakby taki kształt delikatnie U czy też V właśnie na zewnątrz. Ja nigdy tego nie podkreślam w bardzo mocny sposób, ale zwykle lubię to robić. I teraz pędzelkiem z Nabli, to jest ta nowa kolekcja, Pointed Crease. Wszystko delikatnie rozcieram. I ten pędzelek znowu lubię bardzo za to, że on jest po prostu mały. Bardzo często rozcieram nim też cienie na dolnej powiece i on naprawdę bardzo, bardzo pasuje mi właśnie ze względu na rozmiar. Ja nie mam jakichś super dużych oczu, mam ogólnie dość drobną twarz i o wiele lepiej naprawdę pracuje mi się z takimi pędzelkami, które są po prostu mniejsze i takie bardziej precyzyjne. Ja też wszystkim to zawsze bardzo polecam. I tutaj nad tym rozcieraniem też troszeczkę bardziej pracuję. Wracam do mojego bronzera i tym znowu malutkim pędzelkiem, którym wcześniej podkreślałam kąciki, zaznaczam dolną powiekę. To jest ten jaśniejszy odcień, taki dość jasny, ciepły brąz, który idealnie pasuje też do tego brązu z paletki Anastasii, którego wcześniej użyłyśmy. I jak widzicie, rozcieram wszystko na dole. To jest teraz mój klasyk, czyli zawsze decyduję się na kreskę, ale nie taką kreskę w
wykonywaną eyelinerem, tylko taką kreskę, którą robię po prostu z pomocą karetki, ponieważ ja osobiście wolę o wiele bardziej taki, bardziej miękki i rozmyty efekt, kiedy ta kreska nie jest taka ostra, nie ma takich ostrych, idealnych krawędzi i takiego ostrego ogonka. Z jakichś powodów u mnie po prostu taka mięciutka wersja wygląda o wiele, wiele lepiej i ja też wolę się takiej. Więc tutaj rysowanie kreski na początku u mnie przebiega po prostu tak, że delikatnie szkicuję sobie tą kreskę zwykłą czarną kredką. Natomiast później staram się w miarę szybko ją rozetrzeć. To jest taki malutki pędzelek kulkowy z Maestro. Jeden z moich ulubionych produktów tego typu. Też będziecie miały na dole link w opisie, bo też wiele razy o nim pisałam i myślę, że to jest taki jeden z pędzelków, który naprawdę zdecydowanie warto mieć. I właśnie tym pędzelkiem tą moją kredkową kreskę sobie teraz delikatnie po prostu rozmywam i trochę nad nią pracuję. Tak, żeby te krawędzie były jak najbardziej rozmyte, miękkie. Oczywiście staram się też uważać na to, żeby tej kreski zbyt mocno nie pogrubić. Ewentualnie jeszcze troszkę dalej wyciągam ogonek i delikatnie go tam jakoś jeszcze wyostrzam, jeśli mamy to ochotę. Ale w moim wypadku zawsze ten ogonek zostaje tak naprawdę troszkę bardziej zaokrąglony. I przechodzę do tego brązu, który jeszcze teraz w tym momencie nakładam jakby na niektóre miejsca w tej kresce. Tak jak widzicie, szczególnie na początek, tutaj przy wewnętrznym kąciku i to samo z drugiej strony, też w zewnętrznym kąciku i troszkę mieszam ten brąz z moją kredką. To jest coś takiego, co zawsze robię, a później przechodzę do po prostu czarnego eyelinera i zaznaczam nim samo miejsce między rzęsami, samą linię rzęs, taką bardzo cieniutką kreską i to optycznie tworzy takie przejście od ciemniejszego, wiecie, w ten jaśniejszy brąz i to jest akurat taki efekt, który ja naprawdę wręcz uwielbiam u siebie. Jeśli chodzi o cienie, to zawsze pewnie widzicie u mnie takie lśniące cienie na powiekach i ja używam zwykle pewnie coś z tych trzech. Tutaj oczywiście Makeup Revolution idzie na środek powieki. Następnie jeszcze ten taki brokatowy cień Stila, to jest odcień Gold, który nakładam na tamten z jednej i z drugiej strony. To jest coś, co daje taki efekt naprawdę dużego błysku. I na usta Spice Baby Ella Mila. O usta bardzo wiele z Was pyta i ja najczęściej wybieram takie połączenie kolorystyczne. To jest ten pierwszy bazowy kolor, który zawsze stosuję. Ella Mila to jest taka marka ze Stanów, która produkuje głównie lakiery, ale też piękne paletki i właśnie szminki. A potem używam jeszcze Lover's Sleep z Nabli, który widzicie teraz i aplikuję dosłownie odrobinkę na środek, jakby i na górną wargę i to jest wszystko. Na rzęsy oczywiście najpierw baza pod tusz, to jest też taka rzecz, którą zawsze robię i nigdy tego nie pomijam, a potem tusz i takim jednym z moich ulubieńców ostatnio jest Vibo Burlesque, który mi tak miło zaskoczył i akurat w tym momencie już się przyzwyczajam pod jej szczoteczki. I to wszystko, mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał i że wszystko się wyjaśniło. Dzięki za uwagę i bujaczki, czekam na Wasze komentarze, pa pa!